Halo, halo, dzień dobry ludziska, cześć, no ja z tej strony witam i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Kislevem na legendarnym Warhammerze III. Słuchajcie, dzisiaj będzie na poważnie okazja, żeby przetestować, co naprawdę potrafią nasi husarze na niedźwiedziach, bowiem po stronie wroga jest już taka armia, no całkiem konkretna, mamy minotaury, mamy miażdżycieli dusz, którzy strzelają i nie mam pojęcia, czy nasi husarze będą dobrą na ich kontrą, bo to są oddziały, które mają no wysokie statystyki do walki, powiedzmy, no jeden na jeden, no nie. I nie wiem, czy takie oddziały średniej wielkości, jak tego typu kawaleria, będzie dobra, chociaż, zwróćcie uwagę, mają skuteczność przeciwko dużym wrogom, więc w teorii powinni sobie poradzić. No i mam nadzieję, że dam radę. Taktyka jest taka, żeby zraszować wroga tak szybko, żeby zniszczyć pierwszą armię do momentu przyjścia, nadejścia kolejnej. No to co, dajmy sobie jeszcze jakieś tam buffy, to dla ciebie, to dla ciebie. No i, drodzy państwo, zaczynamy oczywiście zabawę. Sobie teraz obecnie używam innych słuchawek, takich nie jakby nie nausznych, a też nie douszznych, ale takie powiedzmy pomiędzy, bo te moje normalne strasznie mi włosy uciskają i mam później takie łyse gniazdo na głowie od tego i to mnie lekko drażni, więc sobie takie założyłem, co bezpośrednio do uszu przylegają, no i przez to nie mam lekkiego wygłuszenia, więc nie wiem, co nie mówię za głośno albo za cicho, bo no, słyszę siebie po prostu inaczej niż dotychczas. No i co my tu mamy? Wreszcie jakaś fajna mapa, zobaczcie. Taka ośnieżona. No i czuć, że to jest Kislev, kurczę. Naprawdę, ta mapa jest bardzo, bardzo ciekawa. Tego jeszcze, słuchajcie, zapomniałem zrobić jedną rzecz, bo standardowo nie ustawiłem tego limitu do 60 klatek. To jest bardzo ważne podczas nagrywania. Inaczej nie będzie płynnie. No i co? Mają wysoką dyscyplinę, więc raczej nam nie spanikują. No to proponuję wszystkich was rozstawić tak klasycznie, w ten sposób. Borysa na plecach na razie, bo jeszcze nie ma wierzchowca i boję się, że oberwie. No, z kolei magiczka jak najbardziej do przodu. Niech leci. No i co? Od razu nadciągamy do ataku. Ty do mnie chyba nie idziesz, co? Raczej on do mnie nie podejdzie i będzie czekał, aż nadejdzie go wsparcie, ale no ja mu nie dam tego czasu wytchnienia. Ja go od razu napadnę czym prędzej i postaram się go zmiażdżyć. No po naszej stronie mamy 242 żołnierzy. Nieprzyjaciel ma z kolei 523. Patrzcie na to. Husaria na niedźwiedziach, no tego jeszcze nie grali. I w ogóle te niedźwiedzie mają takie elementy, nie wiem, to są chyba doczepiane te takie kły, no bo normalnie by nie mieli, no gdzie niedźwiedzi takie kły, prawda, no to ze sobą raczej nie współgra. Raczej na pewno ze sobą nie współgra. No, już nas widzą, słuchajcie, bo już się wynurzamy zza wzgórza. Trzeba pomyśleć sobie, co oni teraz myślą, że takie, what the fuck, co to kuźwa jedzie, ludzie? Husaria na niedźwiedziach. No dobra, więc zróbmy tak, ty lecisz, chłopie, od boku bardziej. No i cały czas się przesuwajmy bliżej, jeszcze bliżej. Nasza czarodziejka, w ogóle co tu się stało? A, to nieźle. No to tak, wy atakujecie powiedzmy frontalnie tamtych. Nie wiem właśnie, nie mam pojęcia, jak to działa w Warhammerze, czy jeśli wyślę jednostki po prostu do przodu i one się natkną na wroga po drodze, to czy to zaliczy się jako szarża, czy nie? Czy jednak muszę wyznaczyć im cel bezpośrednio? No nie mam pojęcia. No chyba się zalicza, bo ich odepchnęli, ale pytanie, czy damage żeśmy zadali, bo to jest też ważne. Dobra, zarzućmy debuffa, wy od tej strony zasuwajcie, no i jeden oddział widzę, że już mocno obrywa. Walczę z tymi ogrami, no to też Borys niech będzie do pomocy. Wy powiedzmy, zajmijcie się tym miażdżycielem, który nas strzela. No i większość jednostek sobie raczej radzi. Dobra, przyzwijmy tutaj pumę na plecy, która zajmie się tym dziadowskim miażdżycielem. Bo to jest, cholera, nas dosyć mocna kontra. No i zbytnio nie mam okazji użyć zaklęcia w tym miejscu, no bo jak sobie tak patrzę, to nie wiem, jakim miałbym użyć zaklęcie. Ewentualnie dajmy takie tego typu pomniejsze, żeby jakoś tam obiły wroga i no ty bijesz się cały czas z tym ziomeczkiem. Nie, to już się biłeś, ale on zniknął, świetnie. No i prawa flanka rozbita, fantastycznie, zobaczcie. Jeden oddział mocno berwa, bardzo mocno, ale reszta wydaje się, że no radzi sobie całkiem doskonale. To jeszcze proszę mi tych zbufować. Ty na plecy lecisz tutaj, ty zajmij się tym miażdżycielem. No i co, wsparcie pojawi się za 15 sekund. No to akurat ta prawa flanka będzie mogła na spokojnie tam uderzyć, bo ci już, zobaczcie, wymierają, to już jest panika. Z tej strony dokładnie to samo. No ty mocno brywasz, więc ja może ciebie cofnę, chłopie. Żebym cię to zaraz nie stracił, kolego, bo na coś się wbił mocnego. A, na halabardników. No i oni go tak skontrowali. Jasne. Dobra, to teraz tak, poproszę zamieść tutaj, żeby ich przywitać czymś takim. No i od razu co, wy do przodu, wybijcie tego miażdżyciela, stąd miał się, chłopie, cofnąć. No stąd możemy już też oddziały wysłać do przodu na szarże, bo jeśli to są zwykli krwiopusze, no to na luzie ich wybijemy. Szkoda tylko, że ta jazda nie ma przypadkiem bonusu do walki z oddziałami piechoty. To w ogóle byłoby mega mocne.
Dobra, odbijemy teraz tego. Cholera, oni też mogą być mocni na nas. Ale damy radę, ludzie. A to, przypominam, to jeszcze nie jest zrobiona najlepiej armia. Ona dopiero będzie mocna, jak Borys będzie awansował, więc z chwili na chwilę będzie stawała się coraz potężniejsza. Jeszcze, zwróćcie uwagę, że ma raptem tam srebrne doświadczenie. Będzie miała złote w przyszłości. No to na pewno się zmieni na naszą zdecydowanie korzyść. Także tak, tutaj proszę mi dobić tego miażdżyciela, bo on strzela i to w sumie nie jakoś mocno, ale no, warto go dobić. Ty lecisz na tego chłopa. No i Borys też masz go tam klepać. Borys koniecznie, tutaj w ogóle widzę, że obrywamy mocno. No, zbyt wysunąłem się czarodziejką, ale rzucą zaklęcie i już stąd się, no wycofujemy na Amen. Ty do przodu, do walki. No i ty obrywasz bardzo. No to ja ciebie, chłopie, cofnę znowu na tą stronę. Cała reszta raczej wydaje mi się, że sobie radzi. Ty jeszcze obrywasz. Oj, to ciebie też, chłopie, cofnę. Bo zależy mi, żeby żadnej jednostki nie stracić. To jest bardzo ważne dla mnie. Krwie przekorona, oni się tutaj zespełnili. Niech im będzie. Dobra, Borys, okej, okay, już dotarł do celu. Zrób sobie coś takiego, chłopie. No i stąd starajmy się okrążyć tych po tej stronie, żeby no, rozbić w całości wroga. Wy możecie od tych wbić się na tych krwiopuszy zwykłych. Wiem, że są pobijani nasi, ale... Oj, artylerię macie. Ale to jest zwykła piechota. No z nimi sobie poradzimy na lajcie. Dobra, wy też do pomocy w tym miejscu. W ogóle uciekają, bo we mnie ta artyleria i to tak ostro, słuchajcie, naparza. Musimy, oj, ostrożnie robić i no was już raczej chyba nie odratuje, was też chyba. Dobra, uciekajcie jednak. Mocno są ci krwiopusze. No to jednak, słuchajcie, w tej fazie gry jeszcze te niedźwiedzie nie są aż tak zabójcze, jakby się mogło wydawać. No ale, wiecie, poradzili sobie w miarę, no tak schludnie. Byleby niczego nie stracić, to jest najważniejsze, żeby nikt mi tu nie zginął. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku tych niedźwiedzi, kiedy tracimy jednostkę. Bo jeśli stracimy większość oddziału, powiedzmy, zwykłej piechoty, no nie, no to ją tracimy dopiero jak tam... Właśnie bardzo duże straty poniesie. Z kolei taki oddział większy, no to tracimy z reguły, jak zginą na Amen, czyli jak już się nie będą mogły w ogóle przegrupować. No i to jest dobre teraz pytanie, jak to będzie wyglądać. W ogóle ty się nudzisz, chłopie, to idź do przodu na tą stronę. No, zaraz powinni stracić morale w całości, bo ich lordowie właśnie pagib. No to teraz tak, ty idziesz tutaj, wy możecie też iść do pomocy tam. No i zalejmy go normalnie na chama i do przodu. Kto tu jeszcze obrywa mocno? Ty obrywasz? Nie, ty już się żeś cofnął, chłopie. Okej, okay, no zregenerować się raczej szybko się zregenerują. Powinni przynajmniej. I ta artyleria dalej nas naparza, ale jeszcze nikogo nie udało jej się zabić. Chociaż strzela często, ale no tak jak widać mało efektywnie. No to co, Borys do przodu, do walki wręcz. Ci już panikują, zachwiani są. No i słuchajcie, mamy zwycięstwo. Świetnie. Załączyła się kara do morale. No i GG WP. A kto to jest? To jest też artyleria. Ona jest taka takowata w zwarciu? Nie, chwila. Krwiobzieracz, to jest jakiś zwykły... A, to jest taki... Co to jest, słuchajcie? To jest jakiś bohater prawdopodobnie. No nie wiem, zobaczymy, czy ich stracimy. Wydaje mi się, że chyba jedną jednostkę nam ubyło, ale nie wiem. No i Pyrrusowy, dokładnie tak samo, jak to przewidywało automatyczne rozstrzygnięcie. No i nie wiem, zobaczymy, czy coś stracimy, czy jednak nie stracimy, bo automat mówił, że niczego nie stracimy. No i fajnie byłoby, gdyby faktycznie się tak wydarzyło, ale cieszy mnie tak czy siak, że mamy tą bitwę, no bo wiadomo, więcej bitew, więcej doświadczenia, armia będzie lepsza. No i tak w kółko, aż do 50 poziomu i nikt nie zginął, fenomenalnie, więc tak, mógłbym się zregenerować, to mi dużo nie da, więc ja zdecydowanie wolę wziąć kasę, kasa się przyda. No i świetnie. Kostaltynie, czego chcesz, kolego? No, ta północ demoniczna jest niebezpieczna, ale tutaj chyba wydaje mi się, że jest już coraz bezpieczniej. Dobra, z nim będę chciał wszystkie pakty podpisać. No to ludziska, to zmienia bardzo mocno postać rzeczy. Ogry nas oficjalnie zaatakowały, a ogry, no, są bardzo silną frakcją w tej grze. Są silniejsi od nas, no i najgorsze jest to, że obecnie caryca jest poza domem. No nic, no będziemy próbowali, zobaczymy. No myślę, że na ogry akurat garnizony mogą być dobre, chociaż w sumie może z drugiej strony nie, no bo oni są, wiecie, nieliczni, więc nasi strzelcy wcale nie mogą być tak jakoś mega mocni. Dobra, wróg zabity w boju. Okej, to się przyda, to się bardzo przyda. No i Nurg wkroczy do Cincha. Mnie najbardziej interesuje, gdzie wkroczy Korn, byleby wkroczy też do Slanesha. Byłoby wtedy świetnie. No i poziom wróbonych lordów, plus misja, żeby zabić jakąś tam postać. Gdzie on jest tutaj? No postaram się, bo obecnie strasznie mocno sieją
to spadczenie dziadowskie. No i teraz technologia, jak już to żeśmy zrobili, powiem wam, że poszedłbym w coś, powiedzmy... Poszedłbym w coś pod zadowolenie, ale chyba nie mam niczego takiego. Znaczy zadowolenie to ja ogólnie z mojej frakcji mam bardzo wysokie, a ewentualnie ten edykt. To mi zwiększa dochód, to mi zmniejsza koszt werbunku, to z kolei już pracowami to spaczenie ogarnia. No to poczekajcie, poczekajcie. Może to sobie zrobimy dzieci brak. W sumie często agentów używam, mogłoby się to przydać. Tego na pewno nie biorę, bo... Chociaż to frakcji zapewnia, ale to dla jednej jednostki bez sensu. Uważam, że to jest strata. Chyba, że źle to... Nie wiem, rozumiem. Może źle to rozumiem. Legionów Gryfa nie używamy. No więc w teorii mogłyby być te dwie rzeczy dobre. No bo też na przedmiot też byłoby to ciekawe. Z tej strony natomiast no wpływy z handlu koniecznie. No i produkcja surowców handlowych też byłoby ok. Tempo dla niedźwiedzi żywiołów to nie są nasi. Dużo jest buffów dla tych niedźwiedzi żywiołów i doświadczenie, o, to byłoby okej, słuchajcie, to byłoby całkiem okej, a ewentualnie w tym miejscu, wiem, że to, słuchajcie, patrzę po raz enty, jednak, no, jednak, no nie mogę się zdecydować i wydaje mi się, że pójdziemy w coś tutaj, bo te rzeczy będą chyba najlepsze dla nas, no to obecnie poszedłbym sobie w, no chyba w to, co myślicie, bo potrzebuję 5 rzeczy, czyli akurat na przykład tą rzecz, no i będziemy mogli już odblokować te dolne technologie. Teraz nasza panienka, skupienia na jeździe i ty masz bonus dla, taka średnia, oto lipa. No dobra, bierzemy taką, bierzemy też to. Ile kasy, zobaczcie, wpadło? Za co tyle kasy? Za jakąś bitwę? Nie wiem, ale no ciekawie. No to na pewno zaczniemy od kasowania tutaj, towarzystwa. No nie wyszło niestety. I czy mogę kolejnego patriarchę dowrebować? To by się bardzo przydało. Jak mogę, no to od razu ewentualnie, czy to jest jakiś bonus dla agenta, żeby miał wyższe doświadczenie? Nie, tu nie ma. A gdzie, co? Uuu, dzień dobry, od razu, instant. A gdzie mógłbym coś takiego dać? No niby tutaj, tylko że tu z kolei, no nie mam werbunku, więc lipa. No to zmieni to w tej otchłani na, a nie, to jest też spaczenie minus 7. Co jest tutaj? Tutaj spaczenie nie rośnie, zadowolenie w miarę okej. No to zrób mi to i w tym, że kolejny dowerbuje więcej patriarchów. Teraz, taranta. A tym zajmę się, jak dowerbuje nowego agenta. Ty idziesz już na zachód, chłopie. Zajmij się tym. No i tu jeszcze jakiś jeden agent, pamiętam, że chyba był na zachodzie. Fiodor w jeden, dokładnie. A, bo ty miałeś zamknąć portal. Oj, krytyczna porażka, świetnie. No, no marzenie moje to było. No i portal zamknięty jeszcze jest w Erengradzie, ale też się o ten portal nie obawiam. Pytanie, czy ogry jednak by nie chciały na razie rozejmu, bo nie czuję się na tę wojnę przygotowany. Nie, nie mam mowy, że chcę rozejm. Handel też nikt nie chce, pakt o nieagresji mógłbym z Chińczykami, ale są w sumie słabi. Nie, nie ma co. No i się patrz nienawiści, dobra, później to zrobimy. Teraz przenieśmy się ponownie na północ do Krainy Slaanesha. No i tak, idziemy oczywiście sobie tutaj, świetnie. Idziemy dalej, to mnie nie interesuje. Następny portal. Wiem, że tu się zawsze spełni armia, ale ona z reguły ucieka. Lecz tu będzie chyba lepiej, bo w trybie marszu powinienem tam dotrzeć idealnie. No zobaczymy tak czy siak w turze kolejnej. Następnie, nie ruszył się Borys, ale awansował aż 3 poziomy. No to jest fajny wynik. No to na pewno musimy pójść w koszt utrzymania, słowa i strach. No i teraz armia będzie tańsza. Mamy 2,5 koła natury. Fajny dochód. Możemy jeszcze sobie tego, zobaczcie, dorwać i kolejny punkt doświadczenia wpadnie. Byleby nikt nie zginął. Cholera jasna. Patrzcie, w ogóle to jest dziwne, że nagła tak czasem coś zmienia. No to słuchajcie, szybko sobie to rozegramy bez używania tych pobijanych oddziałów, bo nie mogę zdać tego na automacie, bo stracę niedźwiedzi, a one są bardzo drogie w rybunku, chyba tam ponad 1000 kosztują. No co jest taką kwotą dosyć sporą, prawda? Jak się można domyślić? No dobra, ale masz jednego tam lorda, masz ogary, masz minotaury, myślę, że na lajcie, więc was sobie od razu skitrajmy. Ważne jest to, żeby ich dobrze skitrać. Dlaczego? Dlatego, że inaczej... O, mogą się w ten sposób skitrać. Dlatego, że jeśli tego nie zrobię poprawnie, no to komputer zespałni na nich te... Zespałni na nich niestety, ale krwiopuszczę. No to wy myślę, że wystarczycie na spokojnie, ty też się chowasz tutaj, panienko. No i świetnie. Dobra, let's go! Let's go, wszyscy do przodu, zapieprzamy. Czasem znowu widzę, że niektórzy pytają odnośnie tego, jak przesuną te jednostki w tej formacji. Słuchajcie, robię to z altem. Zaznaczam wszystkie oddziały, czy tam te, które chcę przenieść. No i dociskam lewy alt i sobie myszką tak o rzucam. A z kontrolem obracam lewo-prawo. Dobra, taki protip, bo nie każdy o tym wie, jest to no mega wygodna rzecz. Więc wy na tego tutaj, wy od prawej strony, wy frontalnie wbicie się w te minotaury. No i Borys leci na jego ziomeczka. A to są te ogary. No, nawet nie są takie szybkie, słuchajcie, mają 100 speeda. Nasi mają speeda 80, więc też są szybcy.
A jeszcze może, czy jestem w stanie jakoś jeszcze te niedźwiedzie zboostować, przyspieszyć? Nie wiem tego, ale w sumie by się to przydało. Dobra, no i patrzcie na to teraz. Wy możecie od prawej jechać, no i ty wprost na Minotaury. Teraz debuff na wszystkich, no zobaczcie, jak szybko już ich wyrzynamy. No damage jest świetny. Minotaury mogą być... Nie, te też, zobaczcie, są słabe na nas. To jest, kurczę, słuchajcie, kontra na wszystko. I na piechotę, i na jakiś oddział jazdy, i na takie te. Naprawdę zarąbista jest to jednostka. Jestem bardzo podierany, że z niej korzystam. No to sobie z bliska poglądajmy, jak walczą. Jakie są animacje walki z minosami. Oj, jeden husarz spadł, niestety. Kolejny, czy tam niedźwiedzia dobili bezpośrednio. Dobra, ale damy radę. To jest Lord czy nie? Nie, to są Minotaury, które już spękowały, to teraz wszyscy skupcie się, drodzy państwo, na... ja bym nawet nie chciał ich dobijać bardzo, dlatego że jeśli znowu uciekną, choć nie uciekną, bo to jest typ marszu, no to byłoby o tyle fajnie, w ogóle ty Borys, bo to zaraz sobie przerżniesz, to byłoby o tyle fajnie, że wówczas mogę kolejną bitwę z nimi stoczyć, co znaczy kolejną porcję doświadczenia. Dobra, wracaj na tamtych. No i chyba zwycięstwo. Świetnie. Nikogo żeśmy nie stracili, tak jak to planowałem. No, krótka bitwa, 2 minutki na przyspieszeniu. Na luzie damy radę. O, tam się spełnił kolejny oddział. Ale to już za późno. Już za późno. 3 jeźdźców oberwało. 2 zabił Lord i 1 zabiły Minotaury. Świetnie, 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 świetnie. No i kolejny poziom będzie, więc sobie jeszcze o kolejne chyba tam 3 punkty procentowe zmniejszę utrzymanie armii, a później lecimy prawdopodobnie albo w regenerację jednostek, albo już w boostowanie, więc teraz, wiecie co, te 600, wolę jednak sobie uzupełnić się, bo jestem poobijany, a nie wiem, czy coś mi zaraz stąd nie wyjdzie przypadkiem. No i do wchodzę sobie, będziemy tutaj, świetnie, więc Borysie. To mi obniży 3896. Teraz 3800, a to dopiero chyba obniży po, a nie, 3698, no to fajnie, słuchajcie, naprawdę widać gołym okiem różnicę, to jest świetne. Okej, tu wszystko dałem, co ciekawe, bierzemy sobie teraz magię, no i kolejne poziomy to już będzie boostowanie tych panów. A co, właśnie, co ja mogę im zboostować? Mogę oczywiście im atak w zwarcie zboostować i siłę broni, no to fajne rzeczy. No, konkretne rzeczy. Następnie będę mógł jeszcze dać im, uwaga, obronę w zwarciu i pancerz. No, przydałby się jeszcze prędkość większa. A pokaż mi, Borysie, czy tu nie masz czegoś, co jeszcze... Czyli kolejna się obroni, a czy nic mi tu więcej nie boostuje przypadkiem... Aj, prędkości tych niedźwiadków. Szkoda, myślałem. Myślałem, to jest w ogóle ciekawe. Dla garnizonów i miejsc kultu, lokalna prowincja. Fajne, bo słuchajcie, 50% to jest dużo. No i Król Han też to jest umiejętność jak najbardziej wskazana. Więc tutaj sytuacja ogarnięta, jakoś tam zbroję zdobyłem. No to chyba kończymy turę, bo już każdego bohatera ruszyłem. Mamy, coś tam finansów nam wpadło, więc ja poproszę jeszcze chyba trochę jednostek tych. Ze 3 oddziały takie. No i kaskę wydajmy sobie, ludziska. Wydajmy, no chyba na to, żeby to poulepszać, co? No przydałoby się to w końcu rozwinąć, żeby nam nic na tego nie poniszczyło znowu. Kislev się trzyma, no ale minus 7 nagle, albo spaczenie się pojawiło, dziadowskie spaczenie. To od razu jeszcze jest mniejszym, żeby jeszcze było go mniej. W Prag natomiast spaczenie żadne, widzę, że nie rośnie. No i tu jest świetnie. Czy tam jest większy limit patriarchów, czy nie? To mi uwaga, no, znacząco poprawi, zobaczcie, kontrolę. To aż plus 8 daje na maksymalnym poziomie. Wow, naprawdę, słuchajcie, w ogóle już mam nadwyżkę. Więc to mi zniszcz. To się w sumie przyda, bo będziemy mogli taniej rozbudować ten budynek, więc już kiedyś to zrobiłem, pamiętam, faila zrobiłem takiego. No i sobie pozbieramy kaskę na ulepszenie Pragi. Dobra, teraz to anuluj. Caryce chyba ruszyłem, z tego co kojarzę. A to byleby te ogry jakoś szybko nas nie atakowały, żebym zdołał tam jeszcze, no, wrócić. Przydałoby się. Czy zdołam, czy nie, tego nie wiem. I spowolni demony, muszę wiedzieć, co robią. Kontrola minus 1 to dużo nie daje, wiecie. Tylko jak wysłałem tych, którzy się spaczenie, to jest problem. Bo ci inni agenci, to tam żaden problem. Jakoś się wybronimy. No i Kostaltyn. Grunt, że trzyma się twardo, ma fajne oddziały. Jest to silny chłop. No i świetnie. Z jego pomocą, no ruszymy na południe na to wygląda. No bo, no północ to, słuchajcie, i na wampiry ruszymy od tej strony. To będzie, słuchajcie, atak na wampiry będzie banalny, będzie dosłownie banalny. To jest w ogóle kopalnia złota w Zarkenhofie. Potem ruszymy na ogry od razu, albo od razu na ogry, zobaczymy, jak sytuacja będzie się kształtowała. Możliwe, że ogry wymuszą na nas atak taki instant. I co to za symbol Slaanesha? Okej, tu nie dojdę. Tutaj, o, dojdę! Nie zespełniła się armia. Nie wiem, jaka jest zasada spawnowania się tych armii. Czy one się robią, losowo się spełnią, czy nie? Nie mam pojęcia, ale no powiem wam, że
Czasem się słabnie, czasem nie. I też czasem atakują, czasem nie. Wydaje mi się, że atakują, jeśli czują się silniejsi. Jeśli słabsi, no to wiadomo, że się na pewno nie odważą. A dobra, dawaj mi zamieć. Świetnie. Rewia mody. Gdzie to się trzyma? Ingerow. No, niestety. Kosar. Kosar z Kislewa. Dobra, no i teraz bym chciał ludziska tutaj sobie dowrywać na pewno patriarchę na 100% i będzie to... O, taki, taki, świetnie, przy okazji ty, nawałnica, lorda na razie kolejnego nie potrzebuję, tu mam misję, żeby skasować tych ziomeczków, ale to jest tyle tego dziadostwa. Pytanie, który zniesie spaczenie, ty siejesz spaczenie Korna, ty niesiesz, więc no ciebie musimy wybić na pewno. Okej, okay, wybity, spaczenie chyba nawet nie zdążyło się jakkolwiek zasiać, no to tak, to jest chodzi zajebiste. Ofiara wskutek wyczerpania frakcyjne. To też jest okej. Dla jednostek gryfa. Ta jazda gryfa to chyba są ci latające, albo nie. Nie, to nie są ci latające, to zwykłe. No zróbmy to w każdym razie. Wydaje mi się, że to jest ciekawy przedmiot. No i tak, ty tutaj możesz dorwać tego ziomeczka. On ma jest poobijany bardzo, ale myślę, że tam bitwę na luzie wygram, a to jest znowu doświadczenie kolejne. No to bardzo chętnie bym coś takiego zrobił. Czyli na pewno kolejną magię dajesz, ale tą bitwę już zagram raczej po swojemu, bo to już będzie trzecia bitwa z nimi. I pewnie was to zmęczy. Chyba, że nikogo nie stracę, to puszczę na automacie. Zobaczymy. I gra mi mówi, że nikogo nie stracę. Pewne zwycięstwo, świetnie. No, no i to mi się podoba. Oczywiście kasę za to bierzemy, koniecznie. Mam 8646. Duża ilość, bardzo duża ilość. Teraz tak, chłopie, cofasz się czym prędzej do nowchozy. No i masz poziom 17, no to idziemy ci w to. Ewentualnie tutaj mogę coś ci dać. To jest bierna umiejętność, tego chyba nie chcę. Mogę mu dać wierzchowca. To ja wolałbym chyba najpierw mu dać wierzchowca, uroskórego. To jest jakiś totalny pewnie niedźwiedź na sterydach. No, zobaczcie, on ma takiego, taki róg ma. O, ciekawe, ciekawe, jak nosorożec trochę. Dobra, tu jest cacy, tu jest, tam jest cacy, mamy 8600. Mógłbym anulować budowę tego budynku i ulepszyć Prag. A nie wiem, zabraknie trochę. A to się by 6 tur robiło, to się będzie robiło tur. Ale na tym mi zależy szybko bardziej, żeby... Zobaczcie, bo to nam boostuje na poziom wyrobionych bohaterów. To jest naprawdę fajna rzecz, że później będziemy wyrobowali i naprawdę będą mocniejsi. I też więcej patriarchów, a patriarchowie obecnie są bardzo wskazani. No i tak, tego chyba atakować nie ma sensu, bo to jest już trzecia fala, pewnie garnizon, pewnie... Chodzi o to, problem jest taki, że jeśli to będę chciał zniszczyć, to tu się pojawi armia i ta armia może być mocna. O, tak, Erengard trzeba subgradować i raczej jej nie dam rady. Wolę, żeby coś się tu przeniosło i po prostu odeprzemy atak na luzie w mieście. Nalajcie. No i tak, ty patriarcho masz atak, oczywiście trzymaj ranę i trzymaj specjalistę, specjalna operacja będzie robiona. Ty natomiast cofasz się na tego ziomeczka od Korna. No i masz sporą szansę na ranę. No kuźwa. Co jest, ludzie? Czemu to nie wychodzi? No pech niesamowity, no przysięgam. Naprawdę pech niesamowity. Dobra, zrób mi to. Okej, okay. Ich do armii wcielać nie będę, bo to bez sensu. No i mogę jeszcze jakiś budynek ulepszyć, coś takiego, co mi zmniejszy spaczenie, ale tutaj te budynki, to spaczenie naprawdę jest, się tak redukują, że komputer niczego nam nie jest w stanie zrobić w tym miejscu. No okej, okay. Carycy już chyba ruszyłem. Jakoś to widać po tym pasku, że jest ruch czy nie, no bo jest taki obok niej pasek. I to chyba chodzi o pasek zrzucia punktów. Nie wiem, może nie. Nieistotne. O, i to będziemy musieli zrobić. Ale może to zrobię dopiero, jak awansuję Borysa. Na poziom 20, czy na poziom 18, bo o połowę zobaczcie, a nie, to jednak to koszty budowy zmniejsza, a czas budowy o połowę. Dobra, myślę, że to o połowę zmniejsza koszty budowy, a nie czas, to źle zauważyłem wcześniej. My bad, my bad. Dobra, tak w ogóle zapraszam was, słuchajcie, dzisiaj wieczorem prawdopodobnie na streama gramy sobie w Medievala 2 na najlepszym modzie, czyli Divide and Conquer, Śródziemie Tolkiena. No i gramy Bree, po faili starcie do Lamrot, wybraliśmy sobie hobbitów, a dokładniej nie my wybraliśmy, a wybrał generator losowości. No i ty mnie tu plądrujesz, chłopie. Przy okazji dzielnica bretońska, tak w zwarciu, czy... Wpływy z... Wiecie co? Wydaje mi się, że ataka aż tak się nie przyda teraz jak kasa. No zawsze ta stuwa to będzie ok i ogry wbiły do mnie. Ale myślę, żeby Korn do mnie wbił. Szkolenie ukończone. Sorry, że się leciutko, że tak powiem, chrypą. Za... Co zrobiłem chrypą? Nie wiem, coś nie powiedzieć, nie wiem co. No i możemy następnie... Rydwane, to jest dla samych bojowych i dla artylerii. No dawaj mi to. No lipna, znowu lipna. Nie wiem co się powiedzieć, coś nie tak powiedziałem. Nieważne. No i pojawiła się taka armia. Nie ma problemu, odeprzemy to na 100%. Teraz ty masz tego chłopa. Czyli o dwa spaczenie, ty też o dwa.
Ale tego mógłbym znowu. I jedna osoba z was też napisała, że jeśli w turze wcześniejszej kogoś zabiję, no to mam chyba na jedną turę tam minus ileś tam procent na powodzenie. No więc dzięki za info, bo nie wiedziałem, czemu to jest takie losowe i generalnie nieregularne. A teraz już wiem. Teraz już wiem. No i masz 10%. Oj, to chyba. Chyba nie ma sensu. No właśnie, ale już kliknąłem, niestety za szybko. A na tego pewnie mi nie stać. Brakuje mi odrobiny pieniążków. I Ataman, awansowo kontrola. Nie, wolę ten pobadań. Słuchajcie, ten pobadań się przyda. No i ty, moja ty panno wspaniała, zasuwasz sobie tutaj od razu. Dobra, obręcz uciech. Jest taki jeden fajny przedmiot, który jest na poziomie tym tutaj, czyli przed ostatnim, który wszystkich waszych lordów i bohaterów boostuje o 15 poziomów do góry, czyjcie. O 15 poziomów. No to jest mocne, ale no jednak mi zależy, żeby zrobić te... Żeby zrobić, wiecie... No te duże, tak. Już gramy tą kampanię pod duszę. Chciałbym mieć taką kampanię, żeby tą, wiecie, kampanię Ursuna mieć zrobioną tak, jak przystało. Co do takich podbojów typowych, no to będziemy skupiali się, jak wyjdzie mapa łączona, czyli Mortal Empires. Wtedy, no to ekspansja będzie nie do zatrzymania, ale no do tego czasu to najpierw będzie trzeba się skupić na duszach. No okej, widzę, że kolejna armia tu idzie. Świetnie, no borę sobie po ekspi z Afrika, no zobaczcie jak pięknie. Będą tak przychodzili, jak będę kasował. No i co, ogry się pojawił. Ciekawe, gdzie Korn wejdzie. Weź mi to lekko przyśpiesz, bo to jest za szybko, to trwa naprawdę. Za długo, za szybko, no za szybko to bym nie narzekał. No. No i czego chcą krasnoludy? Chcą dostęp wojskowy. Widzę, że wy przegrywacie z... To są też ogry. Kuźwa, słuchajcie, dużo jest tych ogry. A to jest daleko, to nie, no po cholera tak daleko, panowie. Nie będę sobie relacji psuł z innymi, z okolicy, przez to, że wy mnie wciągniecie w jakiś tam dziki... Dziki. Lodowy dwór włada niepodzielnie, zobaczcie. Zrobiło się. Okej. Konflikt duchowy dobiegł końca i pobożność ludu została ugruntowana. Lodowy dwór niezaprzeczalnie rządzi. Wielka Cerkiew straciła swoje wpływy i władzę. Teraz stanie się zaledwie kolejnym instrumentem absolutnych rządów carycy. No powiem wam, że troszeczkę chyba za szybko mam wrażenie, to się stało. No bo te prowincje... No powiem tak, no mamy minus 5 koła przez to wszystko. I co chciałem zrobić? Mógłbym sobie zrobić... I bankructwo się pojawiło nagle. O Boże, no to słuchajcie, no pech lekki. Będą wymierali, no kurczę bladen, przez jedną turę. O najgorzej. I no bez jaj, no... Ajajaj, dobra, nieistotne. Ciebie na pewno wywalamy. Gdzie jest Kostaltyn? Gdzie jest, słuchajcie, Kostaltyn? Kostaltyn jest tutaj, ma pełną armię, ma drogą armię kosztującą 5000. No sorry, ale musimy cię chyba tutaj, że tak powiem, usunąć, bo no naturalnie nie stać mnie na ciebie. Przekaz, jaką masz czarodziejkę? Skrytobójca, mag bitewny, obrońca prowincji. No to myślę, że tak. Bierzemy was wszystkich, na pewno usuwamy. Bierzemy ją na razie, też usuwamy. No i wyjdźmy patriarchom, on zostanie. Z kolei Kostaltyn w ogóle, jak cię komputer rozwinął? Co ty w ogóle tutaj masz ciekawego? Masz tą broń swoją fajną. Masz jakiś tam eliksir siły, no i sztandary, tak? Jakieś tam dzikie sztandary. No niech ci będzie, a bardziej mnie interesują umiejętności. No, o Boże. O Boże. O Boże, no chociaż dobrze, że masz tutaj 4 punkty, będzie można pójść w to, ale słuchajcie, i tak powiem, że o Boże. I ciebie nie mogę zastąpić, to zróbmy inaczej. Zróbmy tak, że wezmę sobie kogokolwiek, na pewno nie Atamana, jakiegoś bojara i jego usunę. No i jestem na plus, jestem na minus, co? Czemu go usunę, to słuchajcie, jestem na minus? What the fuck? Co to było? Czy jeszcze macie jakąś armię? Miałem 2500 na plus, o co tu słuchajcie, chodzi? O co tu chodzi? To jest czarodziejka czy lord? To jest... Nie wiem, nie, usuwam w każdym razie. Ty, ciebie też usuwam, masz dużo czarodziejek, bardzo dużo. Sorry, ale ja was nie chcę, nie potrzebuję, naprawdę. Patriarchowie mogą zostać, chociaż w sumie na nich mnie na razie nie stać. Oj, dużo ich jest, naprawdę dużo. No dobra, ale zostańcie, bo tam sytuację w miarę ogarniacie. I to wywalamy, sorry, to niech zostanie. To wywalamy sobie, reszta może zostać. No, te dochody poleciały na łeb na szyję. A dlaczego aż tak poleciały? Liczba armii 3. Trzy? Tak, trzy, bo jeszcze tu jest armia. To może stąd jednak usunę z, powiedzmy, kilka jednostek, no bo finanse, ała, bolą. I czy ty dasz radę go dogonić? Nie dasz rady. Ale się regeneruj na spokojnie. Najgorzej, że ona ma wyczerpanie teraz przez to. No, znaczy już teraz nie ma, ale miała przez chwilę. A pytanie, czy tam dojdę w trybie takim? Nie dojdę, a tu też nie dojdę. No dobra, no to idziemy normalnie.
Okej, okay. Tego też nie chcemy. Do widzenia. Ci, wy mnie może zaatakujecie. Ja się o to nie boję. I no magia, tutaj lipa. Plus ataman. Masz jakąś rzecz, chłopie. Masz tercjonalista średnie i wolałbym chyba kontrolę dla ciebie. Zdecydowanie. No i lord się nie ruszył. Borys. Boryna się nie ruszyła. 4300 kosztuje jego armia. W ogóle na co ja tak dużo płacę? Słuchajcie, wydaje na armię 11 koła. No to dużo. Ale Borys 4300, poczekajcie. Borys 4300, caryca. To jest chyba tania armia. No też 4 koła. I co, 3 koła wydaje na tą pomniejszą? 1. No i ten procent. No troszeczkę coś, coś mi to, słuchajcie. Nie gra. Coś za dużo wychodzi. No nic, no nic. Na razie niczego nie zrobię. Możemy zobaczyć dyplomację z tym siłą siódmą. No trochę mi jest to nie na rękę. Ale mogę z Chinalami się dogadać, tylko no wy to się nie utrzymacie, nie ma opcji. No i powiedzmy. Jakiś sojusz, dostęp wojskowy. Może im ten dostęp sprzedam w sumie. Chociaż boję się, że nakłoni. Chociaż czy ja nakłoni. Nie wiecie co, potrzebuję, słuchajcie, dużo kasy, więc weźmy ten dostęp i jednak sprzedajmy mimo wszystko. No i postaram się w tej turze kilku tam agentów skontrować, żeby nie było problemu. Czyli na pewno zaczniemy sobie od tego ziomeczka. Chociaż ty mi tutaj jakoś bardzo nie przeszkadzasz. I może cię ten zabije. W ogóle jak fajnie wygląda. Łowca czarownic, fajny, lubię ich, oni są super. Następnie teraz tak. No tu musimy skosić tych kolesi. Dobra, udało się. Teraz tego kolesia skośmy. Nie udało się teraz, to on nas skosił. Bierzesz sobie ranę, chłopie. No i w tej prowincji jest minus 14. Minus 14, bo spaczenie slanesza jest dla nas zabójcze. No bo on się jest spaczenie slanesza. No i nie wiem, czy tych prowincji nie będę jakoś musiał oddać, bo jeśli będę miał kasę i zdążę wybudować tutaj garnizony, to okej. Okay, a bez garnizonów, no słuchajcie, nie ma najmniejszej opcji, że mi się uda. Dobra, no i ty już finansów prawdopodobnie nie masz. Ty wejdź też tutaj. No i kończymy turę. Kończymy turę, wkraczamy zaraz do setnej tury. Będzie ciekawie, będzie się działo. Raczej kampania się coraz bardziej, myślę, że rozkręci. No bo czym nasza... Powiem tak, ja tak naprawdę czekam najbardziej na to, aż armia Borysa będzie potężniejsza. No przydałaby się ta regeneracja tym jednostkom. To by się bardzo przydało. No i atakujesz mi czymś takim. Co to jest? Ciężka piechota. Najgorsze są rydwany. Niby porażka. No to powiedzmy, że... Powiedzmy, drodzy państwo, że ja sobie tę bitwę zagram już we własnym zakresie i teraz odcinek wyjątkowo szybciej zakończę. Także jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na Facebooka i Discorda. Z mojej strony tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego. Hej, hej, hej.